Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was bardzo serdecznie w 123 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Ostatnio, jak wiecie, skończyliśmy w forcie zlecenia zabójstw, więc tam sobie przejdziemy i skończymy sobie ten cały fort. Tylko nie chcę mi go zaznaczyć, nie wiem dlaczego. Zrobimy szybką podróż, nie będę tam podpływał. Tak zresztą będzie szybciej. Tak jest. Muszę zobaczyć jeszcze raz napada. Od kilku odcinków mi trzyma jedna kreska. Nie wiem, czy w tym odcinku mi się nie wyładuje całkowicie, ale miejmy nadzieję, że nie. Wychodzimy sobie. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Czego nie wyjdziesz? No właśnie. Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Zlecenia morskie zakończone. Teraz zabierzmy się w takim układzie za skrzynię. A jest tutaj jedna. Więc idziemy. W tamtym odcinku sobie ładnie przyjęliśmy fort. Jest przygość, żeby co dwa szczeble po drabinie przechodzić. Dobra, gdzie jest ta skrzynka? Tutaj jest, okej. Czemu zaskoczyłeś? Nie rób mi kurwa tego. Przegość. Złap się. Złap się tam czegoś. O właśnie. Dobra, mamy skrzynkę, przeszukujemy w takim razie. Jest trochę pieniędzy. Cały czas nam wyskakuje, że są ulepszenia. Do tych ulepszeń by właśnie zaglądnąć. To jest port Navassa się nazywa. To jest chyba cały okręg Navassa, na to wygląda. Tak jest. Dobra. Więc tu mamy kolejną skrzynkę. Wow, jaka burza. Natychmiast się zaczęła. U góry pewnie będzie, coś takiego mi się zdaje. Tak jest. Okej, przeszukujemy i to jest ostatnia skrzynia w tym forcie. Mamy ponad 124 tysiące reali. No i zabierzmy się teraz za fragmenta Linusa. Tam widzę jest jeden. Mam nadzieję, że się nie zabije, jak tam skoczę. A jednak, kurde. Ale to nic, zapisało się, więc... nie ma się co martwić. Dobra. O, nawet pogoda nam się od razu zmieniła. Dobra, wyznaczmy sobie trasę w takim układzie, bo teraz nie mam na mapie. Tu jest ten fragment. Okej, tutaj też są dwa fragmenty. Już gdzieś tutaj jest. Tak jest, jestem tutaj. Tędy nie wyjdę. Niestety, ale tędy chyba wyjdę. Tak jest. Okej. Dobra, jest jeszcze jeden został. Jest tutaj. Ostatni w tym forcie i sobie przejdziemy do ulepszania kawki w takim układzie. Jest tam. Okej, czyli Ford jest na złoto. I teraz sprawdźmy, czym się zajmiemy. Na razie jeszcze właśnie odwiedziłbym sklep. Właśnie te ulepszenia dla kawki. Ajej, tak nie chciałem. Chciałem tam do góry skoczyć. Ale już za późno. Dobra. Aha, tędy chyba raczej nie przejdę właśnie. W ogóle ja tu nic nie widzę. Nie, tak nie, tak nie, tak nie. Zejdź stąd. Tutaj. Tutaj. No i teraz tam.
rozmawiamy. No i sprawdźmy, kup ulepszenia kawki. Pancerz kaduba jest na max. Działa burtowe, niestety nie ma schematu i metalu. Działa pościgowe, tu jest na maksa siła taranu. Tutaj mamy wszystko, lecz nie ma schematu właśnie. Siła strzału, zwykłe kule, tutaj nie ma schematu. Siła strzału, kule z łańcuchem na maksa, moździerz na maksa. Siła folgierzy, to możemy ulepszyć 15 000 reali i 400 metalu, więc to już będą maksymalne folgierze, elitarne folgierze. Ten zestaw pozłacany folgierze pozwala kawce na zadbanie precyzyjnie wymierzone niszczycielskie uszkodzeń. Przytrzymaj trójkąt, aby zniszczyć kilka kolejnych słabych punktów. Ok, więc kupujemy. Podnosi obrażenia chyba o 500, jak dobrze przeczytałem, nie wiem już teraz. Albo 250. No i tutaj jeszcze mamy ciężkie kule, niestety nie ma schematu. Moc wybuchowy beczek, niestety nie ma schematu. Dzwon nurkowy jest. Teraz ładownia. Zapas ciężkich kul możemy kupić za 4000. Ładowność się zwiększy o 15, więc będzie 40. Łącznie. Magazyn na elitarne ciężkie kule. Ten magazyn pozwala kawce na przewożenie gigantycznej liczby ciężkich kul. Ok, więc kupujemy. I tu już mamy na maksa zapas pocisków moździerzowych. Tutaj ładowność nam się zwiększy o 5, więc jeszcze więcej moździerzy będzie, pocisków moździerzowych, będzie łącznie 20. Koszt 5000 reali, ten magazyn pozwala kawce na transportowanie gigantycznej liczby kul do moździerzy. Dobra, możemy sobie pozwolić, ponieważ pieniędzy mamy na tyle. Więc już to też będzie na maksa w takim układzie. Zapas wybuchowych beczek mamy na maksa, kubryk na maksa, przestrzeń magazynowa na maksa, więc ładownię już mamy na maksa. Teraz polowanie z harpunem, pancerz łodzi wiosłowej mamy na maksa, siła harpuna na maksa i zapas harpunów na maksa, więc tutaj jeśli chodzi o ładownię i o polowanie z harpunem mamy wszystko na maksa. Tutaj tylko zostało moc wybuchowy beczek, ciężkie kule, siła strzału, siła taranu i działa burtowy i to wszystko. No dobra, mamy ponad 100 000 reali, więc sobie wrócimy. Wygląd kawki, jeszcze tutaj zaglądnijmy. Czy na pewno chcę zakupić ten przedmiot? Ale ja tego w ogóle nie... Aha, bo mi od razu wyskoczyło. Galion zemsty królowej Anny, koszt 5000 reali i 500 drewna. Galion, który niegdyś ozdabiał zemstę królowej Anny, okręt czarnobrodego. O, więc kupmy. Trochę drewna trzeba, o pieniądze się nie musimy martwić. Potwierdzamy, nowy galion. Czy mamy coś jeszcze dostępne? Chyba nowe koło sterowe, niestety za mało metalu jest. No i to by było też na tyle. Amunicja. Amunicję mam do uzupełnienia, tak jest, ciężkie kule, więc kupimy właśnie, bo tutaj zwiększyło nam ładowność, więc kupimy 15 tych kul. Wspaniałe kule na krótki zasięg, koszt jednej kuli 15,50 koszt 750 łącznie, więc potwierdzamy. I kule moździerzowe, mamy tylko dwie, można już 20 mieć, więc 18 musimy dokupić, więc będzie 900 reali łącznie. Amunicja do moździerzy zadających duże obrażenia, dobra do atakowania tych jednostek, które starają się trzymać ciebie z daleka. Ok, i wybuchające beczki mam na maksa. Ok, z tego zresztą tych beczek nie korzystamy, więc są niepotrzebne. Dobra, sprzedaj. Co mamy do sprzedania? Ładunek, trochę tego jest. Cukier mamy 295 sztuk i 5900 reali za nim dostaniemy, więc sprzedajemy. Trochę nam się pieniędzy wróci znowu. No i rum, 300 sztuk, 4500 reali. Ok. No i to by było na tyle. A jeśli to byśmy chcieli sprzedać, no dostalibyśmy sport pieniędzy. Tutaj też nieźle, chociaż metal jest tani, drewno i płótno. Dobra, mamy ponad 104 tysiące reali, więc się troszkę wróciło. Jeszcze towary łowieckie. Skóra wyjca. Można wytworzyć coś z niej? Nie, więc sprzedamy za 200 reali dwie skóry. Też się tutaj troszkę wróci.
Kość rekina młota. Czy się przyda? Tak jest, więc nie sprzedajemy. Kości oczywiście sprzedajemy. Jest ich 13. 13 kości. Będzie 650 reali łącznie za to. Okej. Kurde, czekajcie, bo ja sobie zapomniałem stopy załączyć i nie wiem, jak z czasem leci. Ale powiedzmy, że minęło 5 minut. Okej. Skóra białego jaguara. Czy się przyda? Na pewno. Tak jest. Okej, więc nie sprzedajemy. I skóra tego jaguara. Czy się przyda? Nie. Jest 8 do sprzedania, ponieważ wiecie, co się działo na jednej z wysp. Na Prince Ipe. Widzieliście sami, jak atakowały właśnie mnie. Dobra, więc 8 skór za 1600 reali. Dobra, więc sprzedajemy. I żarłacz byczy. Czy się przyda? Nie przyda się już żarłacz byczy. A jest bardzo drogi, więc 3 skóry za 1740 reali. Sami widzicie, że jest droga skóra, ponieważ za 8 skór jaguara mieliśmy 1600 reali, a za 3 skóry żarłacza byczego mamy 1740, więc jeszcze więcej. Więc sprzedajemy bez zastanowienia. I mamy ostatecznie ponad 108 tysięcy reali, więc się no sporo wróciło. Oczywiście skan musi być. Kawka będzie jeszcze mocniejsza. Sprawdzimy zaraz ten galion. May fair winds favor you two. Okej. Aj, nie tam. Źle zrobiłem. Mam nadzieję, że się nie zabije. Miejmy taką nadzieję. Szczęście. Dobra. Trochę nam życia zabrało. Sami widzicie, jak on wygląda. Galion czarnobrodego. Okej, dobra. Więc teraz za co się zabierzemy? Jeszcze wszedłbym do kajuty kapitańskiej i zobaczyłbym, czy są jakieś nowe stroje dostępne. Widać, Ford tam atakuje kogoś. Wchodzimy tutaj. Niestety flota nam nie będzie działać. Okej. Zmiana ekwipunku w takim układzie. Zestawy mieczy sprawdźmy. A miecze mamy wszystkie, więc tutaj... Znaczy, te są niedostępne. O proszę, miecze z pistoletami. Nagroda za wykonanie wszystkich zleceń zabójstw. O proszę, więc widzicie, za co można będzie je, jak będzie je można odblokować, jak to wszystko zrobimy, te wszystkie zlecenia zabójstw. Szkockie miecze. Nagroda za znalezienie 3 skarbów społecznościowych. O proszę, perskie bułaty zdobyte do zrealizowania wyzwań społecznościowych i oszczotole do odbierz wuplej. Okej. Zestawy pistoletów. Też mamy wszystkie. Złote pistolety skałkowe. Nagroda za ukończenie wszystkich zleceń morskich. O proszę. Pistolety kapitańskie z zamkiem kołowym. Zdobyte po zrealizowaniu wyzwań społecznościowych. Okej. Odzienia w takim układzie. Mamy wszystkie, jednak tu są jakieś inne. Odzienie odkrywcy. Zdobyte po zrealizowaniu wyzwań społecznościowych. Odzienie gubernatora. Nagroda za zdobycie skarbu społecznościowego. Odzienie oficera znajdowane przez flotę Kenwaya. Aha. Flota jest nieaktywna. Pancerz Templariusza. Nagroda za otwarcie klatki w kryjówce na Wielkiej Nagui za pomocą 5 kluczy Templariuszy. No właśnie, tutaj się kłaniają. Łowy na Templariuszy właśnie. Odzienie Majów. Nagroda za ukończenie aktywności związanej ze stelami Majów. Właśnie widzicie, jak zdobędziemy wszystkie kamienie Majów, to będziemy mogli odblokować to właśnie odzienie. Odzienie Edwarda, legendy, odbierz wuplej. Odzienie myśliwego trzeba wytworzyć. Aha. I odzienie wielorybnika do wykonania. Okej. Dobra, więc opuszczamy, bo nic tu nowego nie mamy. No i... Sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy.
Najpierw popłynąłbym tutaj na najbardziej ten wysunięty punkt, czyli po ten fragment. I tak właśnie zrobimy. Jest tam ponad kilometr, więc niedaleko. Zaraz tam będziemy. Szukajmy tą skrzynię. Drewno 3 sztuki, ok. Już znowu pogoda nam się zmieniła. To strasznie. Ok, góra, by przejrzeć się miejscu. Ok, no i tutaj wysiadka. Układzie. Tutaj też mamy skrzynię do otworzenia. Oczywiście przez linę przeszedł, jak zawsze. Dobra, otwieramy. Jest towar, odzież 3 sztuki i zabieramy ten fragment, co jest tutaj. Ale wyskocz na to, a nie. No, jak to robisz? No chodź tu. No, aha, może stąd trzeba po prostu skoczyć. O, właśnie. Dobra, na miejscach nieodkrytych fragmenta Animusa 21 na 30, więc jeszcze 9 zostało na miejscach nieodkrytych. Znowu nam się pogoda z powrotem zmieniła. Zobaczymy na jak długo. Wracamy na kawkę. Taran jest też nielichy. Okej, dobra, tutaj mamy jeszcze skrzynkę, sobie ją zabierzemy. Straszna mgła. Jak to po deszczu. Dobra, co tu mamy? Odzież 4 sztuki, okej. Dobra, teraz popłyniemy sobie po tą skrzynię w takim układzie. Ale z fortu będzie bliżej, więc się teleportujemy szybką podróżą. No naprawdę, gdyby tego nie było, jest to bardzo przydatne. Gdyby tego nie było, to by po prostu trudniej było, więcej by to wszystko zajęło, opłynięcie choćby nawet do głównej misji całej mapy. Więc sami wiecie. Tu mamy jakąś skrzynkę. Zaraz sprawdzimy, co w niej jest. I znowu zmiana pogody. Natychmiastowa. Drewno 4 sztuki w takim układzie. Ok, już jesteśmy w pobliżu. Ok, wysiadka. Znowu przechodzenie przez linę, ale to mało ważne. Najważniejsze jest, żeby przeszukać skrzynię. Ok, jest trochę pieniędzy. Miejsca nieodkryte, skrzynie 35 na 46, więc jeszcze zostało 11 skrzyń na miejscach nieodkrytych. Coraz mniej. Mamy ponad 108 tysięcy reali, przypominam. I znowu zmiana pogody zaraz będzie. Albo nadciąga nam już noc, dlatego słońca nie widać. Dobra, wracamy na kawkę i zaraz wymierzamy kolejny cel. Szkoda, że do kawki nie można szybkiej podróży użyć. Ale przy niektórych miejscach są właśnie te łódki, gdzie można tak zrobić. Tutaj nie było potrzeby. Dobra, tu mamy ratunek, więc sobie go zabierzemy, bo mamy brak załogi. Znaczy brak. Trochę nam ludzi brakuje.
Okej, załoga. Plus jeden. Dobra, gdzie teraz? Teraz popłyniemy sobie po tą skrzynię i tu od razu mamy list, na to wygląda. Okej. Może będzie ten numer, co nam trzeba, czyli chyba 10, jak się nie mylę. Ale wydaje mi się, że stąd chyba będzie bliżej. A zresztą, przecież jest niedaleko, można popłynąć. Ponad kilometr, tam walczą, jak widać, rozbłyski. Tu jeszcze mamy ratunek. Ok, załoga plus jeden. W takim układzie zawracamy. I znowu pada, brzydka pogoda. Okej, jeszcze niecałe 300 metrów. Góra, by przejrzeć się miejscu. Okej, wyskakujemy z kawki. Szkoda, że tam kawką wjechać nie można, ale jakby później ją wypchać. Dobra, po prostu ją tylko uszkodzimy przez taran. On zrobił kurde na skalę przewrót. Dobra, tu mamy list. Więc interakcja. Zobaczymy, który numer. Może rzeczywiście dziesiątka. Nie, to jest jednak 17, a my czekamy w dalszym ciągu na 10, więc wychodzimy. Niedługo wam pokażę całe tutaj, całą tą pauzę. Przejdziemy sobie każdy ten punkt, co tutaj jest, ale jeszcze nie w tym odcinku. Dobra, tu mamy towar i skrzynkę. Najpierw skrzynkę przeszukamy. Okej. Jest trochę pieniędzy, 36 na 46, czyli jeszcze 10 skrzyń zostało na miejsca nieodkrytych. No i tutaj od razu mamy towar jakiś, sprawdźmy jaki. Metal 3 sztuki, ok, więc spadamy z powrotem na kawkę. Mamy już ponad 109 tysięcy reali. Dobra, przejmujemy ster. Tutaj też mamy skrzynkę jakąś. O, i tam jest strefa zastrzeżona jeszcze. No to ciekawe. Ale nic, najpierw weźmiemy tą skrzynkę i zaraz sobie wymierzymy kolejny cel. Nawet sprawnie to idzie w tym odcinku. Przeszukujemy metal 4 sztuki, ok. Nie wiem, dlaczego tam jest strefa zastrzeżona. A, może dlatego, że jest jakaś wyspa. No dobra, ale najpierw jeszcze bym tu podpłynął, po tą skrzynkę. A następnie zapolujemy sobie na humbaka w takim układzie. Okej, więc płyniemy do tamtej skrzynki, ponad kilometr. Do niej jest. Oglądałem wielu youtuberów i też właśnie z tej serii nie robili właśnie tych wszystkich znajdziek i tych różnych rzeczy. Ja postanowiłem to robić, więc myślę, że te filmy wam się spodobają. Mam nadzieję, że jakoś nie nudzą. O kurde, tu statek jest, żebym tylko nie walnął w niego, a jak walnie, to on najwyżej. Ale wyminęliśmy się jakoś. Zresztą żaden statek teraz dla mnie nawet nie jest groźny, więc nie ma się co bać. Dobra, wyskakujemy w takim układzie.
Czego on ich odpycha, kurde, cały czas? Dobra. Musiał zanurkować przy brzegu samym. Więc to będzie 37 skrzynia i zostanie 9 na miejscach nieodkrytych. Przeszukujemy. Ok, jest trochę pieniędzy. Wracamy z powrotem na kawkę. Może jakieś trofeum za te wszystkie znajdźki zdobędziemy, się zobaczy. Raz właśnie jak poza odcinkiem, nie wiem czy to już mówiłem, jak grałem, co mi save'a nie zrobiło, to też zdobyłem jakieś trofeum tam dzięki czemuś tam, ale już nie pamiętam jakie. Kolejne coś tam, ale co o tym nie wiem. Dobra, przejmujemy taki balister i wymierzamy teraz sobie drogę do Humbaka. Zapolujemy, niecały kilometr tam jest. Sprawdźmy, czy możemy coś z Humbaka wytworzyć. Ja wiem, że na pewno możemy, tylko potrzeba właśnie dwie skóry potrzeba. Trzeba będzie sobie dwa razy zapolować. Ale może jeszcze dalej przy innych fortach będzie polowanie na to, więc sobie to pominiemy. Po prostu w innym miejscu sobie po prostu zapolujemy. Podobno Humbo to jest najgorsze polowanie za Humbaka. Zobaczymy jak to będzie wyglądać tutaj w takim układzie. Dobra, jest tutaj. Nie udało się niestety. Gdzie on jest tego propo? Okej, udało się. Gdzie on jest? Ja go wcale nie widzę. Jest tutaj, okej. Ale to bestia naprawdę jest wielka. Stanie 36 kartonów. Yes! Good hit, Captain! Ajajaj, urwał się, ale pół życia już mu zabrałem. Gdzie on jest? Co jest? Co jest, kurde? O, fuck! Czyli wygląda na to, że jest nowa wersja atakowania, kurde, przez zwierzynę właśnie wodną. Okej, jeszcze raz by dostał i by było idealnie. Okej, udało się. Okej, czyli mamy tego Humbaka. Skóra Humbaka, kość. Jeszcze właśnie jedna by się przydała, kurde. Sprawdźmy, czy tu dalej można polować na Humbaka. Tu jest żarłacz biały. Niestety tu już nie ma polowań, więc trzeba czekać, aż tu się właśnie pojawi. Na razie podpłyniemy po tą skrzynkę tutaj, co jest. Więc zawracamy. Niecały kilometr tam jest. Okej, więc płyniemy. To już będzie 38 skrzynka na 46. Do zdobycia na miejscach nieodkrytych, więc jeszcze 8 zostanie. Zbliżamy się pomału. Góra, by przejrzeć się miejscu. Okej, puszczamy ster. No i sobie tam podejdziemy. Nie mamy wyjścia. Oczywiście przejdzie przez linę.
Fajnie to wygląda. Dobra. Szkoda, że już nic nie mamy z walki z templariuszami, już lub misji głównej. Szkoda mi trochę właśnie tego, ale może jeszcze coś się takiego napotka, zobaczymy. Dobra, przeszukujemy, jest trochę pieniędzy. Przypominam, że mamy ponad 109 tysięcy reali, sami widzicie. No i wrócimy z powrotem do Humbucka, o ile jest polowanie dostępne. I sobie zakończymy odcinek. Przejmujemy ster. No i sprawdźmy w takim układzie. Niestety nie ma jeszcze polowania dostępnego. A tutaj już mamy wrak ruiny Kabach. Elementy do zbierania 8 skrzyń i 3 fragmenty animusa, a także zawiera schemat. Więc tym się na razie nie będę zajmował. Okrętem legendarnym także, bo czasu już brakuje, a także tego wraku też nie chcę na razie zaczynać. Sobie pewnie już zakończymy ten odcinek. No i jeśli Wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, możecie także zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Tutaj mamy także skrzynkę, jeszcze ją weźmiemy. Zapraszam także na fanpage'a na Facebooka. Wystarczy zalajkować, a także będziecie na bieżąco. Zawsze mówiłem, do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale się przecież nie zobaczymy w kolejnym odcinku. Tutaj był room, 4 sztuki. I tutaj mamy jeszcze skrzynkę i już kończę. Okej, okay, i metal 1 sztuka. Okej, okay, tak więc nie do zobaczenia, ale do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!